Tak, jest funkcja nightshot w dzień. Nie był prześwietlony, ale gdy damy filtr, robi się wyraźniej. Najlepiej by było dwa dać. Teraz jest zmrok, także ciemno się zaczyna robić, także widać w miarę dobrze, ale jak jest dzień, to po prostu jest to i tak prześwietlone. Także niewidzialne UFO będzie widać w sumie tak jak na wojskowych nagraniach w podczerwieni. Kamera kosztowała po przetargowaniu się około 50 euro, czyli trochę nad 200 zł. Ten model ma powiększenie 12 razy zoom optyczny, ale są też kamerki z zoomem większym. Także w ciągu dnia działa w sumie jak noktowizor, z tym, że ma lepszą jakość i można zoomować fajnie. Poprzez kabel USB można zrzucać filmiki do komputera. Kamera jest sprzed 15 lat, ale za tą cenę to w sumie fajny bajer. Tylko właśnie musiałem pokombinować z tymi filtrami astronomicznymi, żeby można było nagrywać w dzień, ale podejrzewam, że dwa filtry dałyby najlepszy efekt, bo po prostu tych szkieł byłoby mniej i jeszcze byłby może lepszy widok. I to niebo w ciągu dnia, bo teraz jest zmierzch, byłoby ciemniejsze, bo ogólnie mimo użycia tych filtrów, jak jest dużo słońca, to i tak jest dość jasno, a funkcje kamery tak są nastawione, że w tej funkcji nightshot nie można zmieniać ekspozycji. Także może specjalnie tak to zrobili, żeby ludzie się nie bawili takimi funkcjami, nie wiem. No ale można to obejść właśnie filtrami astronomicznymi. Ja to zmontowałem właśnie takim łopatowym sposobem. Dwie gumki, tutaj taka jakby gąbka i tam właśnie włożone filtry astronomiczne. Trzy filtry. No i po prostu działa to w ten sposób, że kamera widzi właśnie to, co nawet ludzkie oko nie dostrzega. No i w całkiem jeszcze przyzwoitej jakości, choć kamera właśnie, jak mówiłem, jest chyba sprzed 15 lat. To mam model Sony DCR SR50E. Nie ma dużego zoomu, tylko 12 razy, ale jak mówiłem, są z większym zoomem. No i w sumie nie ma problemu zrzucić te filmy na komputer. Mając taką stację dokującą, tu jest wejście z tyłu na kabel USB, podłączamy do komputera i mamy pliki w komputerze z kamery. Możemy je pobrać na panel.